Gdyby był Diego, to już w ogóle by było śmieszne. On będzie jutro. O, ale mnie cofa. Dobra, kurde, problem z netem. O, lepcio. O, i dlatego właśnie przegrałem tą wymianę. No tak, to już wiem dlaczego. Ardynki w puszce. Diego będzie jutro o 23.15 po pracy. I będziemy do odciny się umówiliśmy. Ale w hoja, bo on Daisy już od dłuższego czasu nie uruchamia. A to on mnie nauczył... To on mnie wciągnął do tego świata Daisy. Razem przegraliśmy tutaj masę przygód przeżyli. Daisy to jest taki Tarkov, czy jak? Podobnie, tylko że wyobraź sobie Tarkova, który jest pod względem mechaniki, no ogólnie pod każdym względem lepszy, nie? I masz właśnie Daisy. Tracisz wszystko i nie masz jakiegoś w menu tam, że kupcy jacyś w ogóle, co to ma być? Są mody z kupcami, serwery, tak? Bo tutaj sobie tworzą ludzie serwery, są oficjalne też, ale prawdziwe hardcore grają na takich, gdzie sam widziałeś M-ki leżą w co drugim domu. Nie jest tak źle jednak. Bo ja byłem w VMC, no całkiem daleko na mapie, a tutaj na wybrzeżu, no nie leżą M-ki, no i bardzo dobrze, bo już myślałem, że trochę zepsuli ten serwer. Ty, patrz, BK, powinienem się ruszać, lutując, zgodnie z zasadami etyki lekarskiej. O, i hełm zarąbisty. Teraz jest taka niepisana zasada, że się nie strzela w Daisy do przedstawicieli sił pokojowych ONZ. Dlatego założyłem ten hełm. Kurwa, on chyba nie przeczytał tej konwencji. Hi man. Bocie. Hi man, friendly. Kurde, ale będzie z czego wycinać to. Ty, no genialnie. Ty, ale się trafiają akcje, nie? No świetne. Teoretycznie no jest, idzie mi fatalnie, ale ty, no śmiesznie to jest, nie? To samemu myślałem, że bez Diego będzie troszkę ciężko, bo Diego ma taką osobowość bardzo rozrywkową. Ja pierniczę, no i znowu od nowa. Kamyszowo bądź... Ty, hi man, I can be... Your friend. Rozeszli się. Idę tutaj. Tutaj, gdzie był ten full gear. Gadasz o konwencji, szaltaj. Konwencja ONZ. Konwencja genewska, jak to z Diegiem był taka akcja była kiedyś. Taka akcja była, że byliśmy w więzieniu w Zielonogorsku i złapaliśmy gościa. Ja strzeliłem mu w głowę, a jakimś cudem on przeżył. Wstał, skuliśmy go. Gadka szmatka, ja z nim gadam, wszystko fajnie, friendly, a nagle Diego strzela mu w łeb z pistoletu. No i ja mówię, że złamałeś konwencję genewską. A on mówi, wiesz gdzie ja mam tą konwencję genewską? Gdzie? W dupie. No to trochę tak nieśmiesznie opowiadając o tym, ale jak on to zrobił, to było genialnie. Nie? Dobra, tuńczyk, kola, no ta kola, jak kurde w falaucie. Falaucie, dobra. Nikt nie lutuje barów, nie lutował. Na wybrzeżu się najlepsze rzeczy dzieją, nie? Glowsticka, kiedyś spotkałem w Daisy gościa, takiego full geara, jak dzisiaj spotkaliśmy w tym lesie. Podbiegł do mnie i kazał mi oddać glowsticka. Bo każdy nowy na wybrzeżu ma glowsticka, ale nie na tym serwerze, z tego co widzę. I on kolekcjonował glowstick. Hi man! Hello, friendly. I have no weapons, sadly, no weapons. Yes, there, near this train station, yeah? Okay, so I will go there and try. Yeah, I remember. Guy. Okay. Yes, it's true. You wanna go to the military? Yes. I will check maybe a gander. No nie powiedziałbym, Diego coś wkurzony na mnie był, jak graliśmy jeszcze raz. A tak, no fajnie się pokłóciliście. Nie, on jest w porządku, tak mu się wymsknęło z tym, że coś tam, bo on powiedział coś, nie słucham bełkotu czy coś takiego. Wal go na dziurę. Ty to masz podejście do ludzi. A tutaj było, no ja słyszałem, że ludzie mają mieszany ogól... Kurde, nie mogę trafić w ten... Gdzie to jest? I forgot where it was. Go for it. Mają mieszany... What? There, yes. Tak? No nie, no tutaj gdzieś to było, nie? A ty, tu jest migtarka. Co to w ogóle jest? Co? Gdzie ten gość? Gdzie jest ten gość? No, następnym razem muszę rozwiązać problem tego lagowania, bo coś tu się dzieje z pingiem. Mam za dobrą jakość streamu. Nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem. Ale tą militarkę to tutaj dodali, przecież tego normalnie nie ma. To tu na pewno będzie ktoś. Full gear, ja bym go pięściami uwalił. Tak, no można tak się pokusić, nie? No ja słyszałem, że ludzie mają mieszane opinie co do Daisy. Tarkov nie jest najlepsze, ale grałem i wygląda mi na trudniejszego i bardziej immersywnego shootera. Może tak, może.
Nie, no nie mówię, Tarkow jest spoko. Właśnie Diego gra w Tarkowa, jeszcze taki drugi kolega gra w Tarkowa. Trzeci kolega, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Ale no DayZ ma w sobie coś takiego, nie? To jest jakaś magia. Ty, no Kałacha mam. No to uwalimy na dziurę tego gościa. Nie no, to nie mógłbym zasnąć, a ja chcę jednak, ja jeszcze jutro idę do pracy, muszę się wyspać. Sumienie by mi nie dało spokoju. Nie no, ale to jest niemożliwe, że znalazłem Kałacha. O, piękny gość, Bambik, ale tak naprawdę ja wychodzę z takiego założenia, że na militarce no zabijam nawet Bambiki, no bo tak jak widzicie, no ja znalazłem Gana, wiesz, nagle i gość może w każdej chwili znaleźć tego Gana, nie? W jakimś baraku i mnie, jak to mówi obrazowo skitrany ziomuś, uwalić na dziurę. Chyba tam nikt nie wchodził, dlatego ten Kałach tam leżał. A mój instynkt gracza DayZ od razu mnie tam zaprowadził. Nos, tam najmniej śmierdziało. O, dobra, ktoś tutaj mi nie gra. No gdzie ten jest nowy gracz? On tu gdzieś musi być. Dobra, może wrócę do tego mojego kolegi słownego. Ja wyglądam teraz zupełnie inaczej. On mnie pewnie będzie chciał uwalić na dziurę. Wszystkich strzelaj. Co to jest za serwer? The Saviors. Server Shooting Down, jak to o pierwszej. Czyli teraz jest restart, dobra. To jest serwer The Saviors. O, tutaj masz na dole. The Saviors Vanilla Hashtag 3. Dużo serwerów próbowałem. Ten mi się, kurde, jakoś podoba. Ma coś w sobie magicznego, nie? O, ja pier... Nie ma traderów, nie ma autorana, to trochę minut. Jest zwiększony loot, dodana mapa, rozszerzona. Aha, może teraz... O, ten filmik tutaj, co się robi. Wywalę to, skasuję. Też mam taki program Proces Lasso. On ogólnie patrzy czy program zużywa duży procent procesora, pożera i obniża jego priorytet, jeśli tak się dzieje, ale właśnie zdałem sobie sprawę, że on mi tutaj DayZ przez to ostro altuje. No to mi się w ogóle nie podoba, tak? Już tak nie może być. Co więcej, ja ustawiłem, że jeszcze wyłącza jeden rdzeń, w sensie wyklucza z tego procesu i że jeden rdzeń jest wolny dzięki temu, żeby się tak komp nie zaciął całkiem, nie? Ale ja to tutaj wyłączę po prostu, bo to tak nie może być absolutnie. Wezmę sobie to tutaj. Wszystkich strzelaj, jak jeszcze raz? Widzisz, przez opóźnienie już nie wiem, co ja gadałem tam wcześniej. Teraz make to napisz, to zapisuj Pawe projekt na desktop Save i się savewuje teraz. A ta koligacja CPU. Dobra, zobaczymy, jak to będzie działać. Ja tu wyłączę ten program w tle i wchodzimy na serwer, już powinno być. Ty drugie miejsce w kolejce, no super, pa. Jaka? Aha! Nazwa serwera. O czym to ja mówię? Aha, The Saviors hashtag 3. The Saviors hashtag 3. Bądź, ono nie powiedział Diego. No jutro Diego będzie w Hearts of Iron, bo mu się bardzo spodobało. A ja go uczyłem Hearts of Iron. Ty co jest? No już myślałem. Już myślałem, że zacząłem jako nubek. Zapomniałem, że jestem, jak były zawody Battle Royale DayZ, to udało mi się to wygrać trzykrotnie. Pytanie, czy full auto jest dla mnie dobrym rozwiązaniem. Zdania tutaj są podzielone na pewno. Dobra, myślę, że już wystarczająco im się podawałem, nie? Teraz już troszeczkę zacznę ich jechać. Piszę jeszcze players, ukośnik players, tak? Nie, to jest ukośnik player. A, nie wiem. Ach, to się wpisywało. No to jutro będzie można spróbować z tymi dikami, jak będziecie chcieli. Tymi dikami. A DLC-kami, sorry. Ja już myślałem, że... Dobra, jeszcze raz. Dobra, będę do pierwszej 30. Jeszcze 30 minutek. Albo do śmierci teraz, myślę, do śmierci. Jutro polecimy tak na pełny do odciny, nie? Dzisiaj wodka sodowka wszedł, przelał 4 zł i wyszedł. Zrealizował mój cel na cały miesiąc. Sekundę. I poszedł. O, i to kojarzę, to znam to miasto. To jest sama północ Swetlojarsk? Czy Severograd? Kurde, już nie pamiętam, ale w każdym razie wiem, gdzie jest. Spetnord. No i co? No i ze wszystkich rejonów DayZ ten znam najmniej, dlatego tutaj zostanę. Głodnemu krew na myśli, tak? No myślałem, że mówisz o Biku i z DLC-kami. O, wodka. O kurde, nikt nie lutował tego sklepu. To jestem pewien, że tu będzie jakiś Uber loot, bo nikt nie sprawdza na górze. To tylko najlepsi gracze w DayZ, czyli pokroju mnie, bądź... Zaraz, bo nie wyłożyłem okularów. Skitranego ziomusia, już powinienem pamiętać. Ale to jest specyficzny nick. No tak. Głodnemu chleb na myśli. Daję telefon tak bliżej tego odbiornika Wi-Fi, bo ja mam internet i na kablu, i na telefonie i łączę te dwa połączenia przez VPN. Też dlatego gram na tym serwerze między innymi, bo większość serwerów zmodowanych nie dopuszcza VPN-a, bo mają te anti-cheatowe włączone rzeczy i automatycznie blokują VPN-y, nie? Bo często cheaterzy się łączą przez VPN. A ja nie cheatuję, tylko po prostu mam słaby internet i chcę mieć lepszy. 2 megabity, ale
tym na komórce trochę więcej. Tylko ten na komórce raz jest też 2, a raz jest 20, nie? Po boamnytk, po tsk, 3 km, pachotsta. Oh, hi man, friendly, hi man, good luck, nice mask. F1 kliknąłem i zminimalizowałem grę. Dobra, co mi się tu włączyło? Windows Explorer, kuźba, F4 wcisnę. Nie no, aż tak to nie. Dobra, ale fajnie dzisiaj się grało. O nie, on pobiegł na policję, cwania. Przebiegły małpiszon, żeby znaleźć